W moje ręce trafiła druga generacja tub świetnych, potocznie zwanych mieczami świetnymi od marki Newell. Jest to konkretnie model Newell Cutty Max. W tej drugiej generacji pojawiła się pewna funkcjonalność, którą wszyscy chcieli, a nie tak jak było to w przypadku z korkami do butelek. Cześć, z tej strony Jakub Bański, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Na wstępie chciałbym podziękować marce Newell za podesłanie drugiej generacji Newell Cutty Max, a jednocześnie Was poinformować, że po tej recenzji ten produkt zostaje ze mną. Druga generacja Newell Cutty Max wizualnie praktycznie w ogóle się nie różni od pierwszej, poza jedną bardzo istotną zmianą, czyli pewną funkcją, na którą wszyscy czekali. Pod kątem wizualnym oraz parametrów technicznych druga generacja Newell Cutty Max 2 nie różni się praktycznie niczym. Aby odróżnić drugą generację od pierwszej, wystarczy szybki rzut oka na wyświetlacz i od razu zobaczymy, że jest to druga generacja, ponieważ w drugiej generacji mamy już kolorowy wyświetlacz, a nie monochromatyczny, jak było w pierwszej wersji Newell Cutty Max. Miecz świetny drugiej generacji jest dokładnie zbudowany tak samo jak w przypadku pierwszej. Mamy tutaj metalowy korpus, który zapewnia nam to, że ta tuba świetna, mimo że ma 1,20 cm długości, jest naprawdę sztywna. Na końcach po obu stronach mamy gwint statywowy oraz z tworzywa sztucznego klosz mleczny, który naprawdę bardzo fajnie zmiękcza światło i dzięki niemu nie jesteśmy w stanie zauważyć tutaj poszczególnych diod LED. Sterowanie odbywa się dokładnie w taki sam sposób jak w przypadku pierwszej generacji. Mamy tutaj przełącznik, za pomocą którego włączamy bądź wyłączamy miecz świetny, klawisz mod, za pomocą którego przełączamy się pomiędzy poszczególnymi trybami, oraz kółko, za pomocą którego wybieramy moc, bądź kolor, bądź temperaturę barwową naszego źródła światła. Newell Cutty Max w wersji drugiej jest dokładnie tak samo prosty w obsłudze jak w przypadku pierwszego. Nie ma tutaj żadnej łączności bezprzewodowej. Dla jednych będzie to wada, dla innych zaleta. W moim przypadku jest to akurat zaleta, ponieważ ja nie korzystam z tych funkcji bezprzewodowej i cenię sobie to, że te miecze świetlne są naprawdę bardzo proste. Dostępny mamy tutaj tryb klasyczny światła białego z szerokim zakresem temperatury barwowej, tryb HSLF, w którym możemy wybrać dowolny kolor, jego intensywność oraz moc świecenia oraz 21 predefiniowanych animacji świetlnych. Kiedy recenzowałem pierwszą generację mieczy świetnych Newell Cutty Max, bardzo dużo osób mnie pytało, czy te miecze posiadają funkcjonalność, aby móc po podłączeniu do zasilania pracować w trybie ciągłym. I tamta generacja tego nie miała, natomiast to, co się pojawiło w drugiej generacji, dlaczego warto ją w ogóle kupić, to właśnie to, że została dodana tutaj możliwość pracy z zasilania w trybie ciągłym, więc nie musimy tutaj ładować i czekać, aż nam się naładuje urządzenie, natomiast podpinamy za pomocą kabla USB-C do dostatecznie mocnej ładowarki z Power Delivery i możemy pracować w trybie ciągłym. Ja już z tymi mieczami świetnymi pierwszej generacji spędziłem trochę czasu i muszę przyznać, że sprawdzały mi się naprawdę bardzo dobrze. Newell Cutty Max z drugiej generacji dotarła do mnie już jakiś czas temu, ale nie wrzucałem od razu recenzji, ponieważ chciałem sprawdzić, jak wygląda czas ładowania oraz czas pracy na baterii. Więc w moim przypadku, kiedy ustawiłem klasyczną temperaturę barwową 5500 kelwinów i pełną moc, na pełnej naładowanej baterii jesteśmy w stanie pracować około 53-58 minut. Jeśli chodzi o czas ładowania, to wynosi on około godziny 40 od 0 do 100%. Pełną specyfikację znajdziecie na stronie producenta, link Wam wrzucam w opisie. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem produktów marki Newell, nie tylko tego miecza świetnego, to chciałbym Wam przypomnieć, że cały czas działa moja zniżka 10% na wszystkie produkty tej marki. Szczegóły odnośnie zniżki kodu rabatowego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego produktu, serdecznie zapraszam Was do sekcji komentarzy. Pomimo tego, że to był naprawdę krótki odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, a my widzimy się bądź słyszymy w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!